STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy. Dominika Morysy, dzień dobry, witam i zapraszam na magazyn Futsal Ekstraklasy. Solne Miasto nie wygrało u siebie meczu od końca listopada i desperacko walczy o utrzymanie. Piast po zwycięstwie nad Gattą Active chciał pójść za ciosem i rzucić się w pogoń za czołówką ligowej tabeli. Nie było niespodzianki w starciu Solnego Miasta Wieliczka z Piastem Gliwice. Wynik co prawda mógł otworzyć w pierwszych minutach Bartosz Szczepański, ale warunki na parkiecie dyktowali przyjezdni. W szóstej minucie Gliwiczanie przeprowadzili koronkową akcję, a piłkę z bliska wpakował do siatki Lucas Bonifacio. Drugi gol dla gości padł po kardynalnym błędzie w defensywie. Krzysztof Piskusz skorzystał z prezentu i bez problemu pokonał Jana Zachariasza. W 14 minucie odpowiedział na to trafienie po składnym Konrada Kuszczepański. Wydawało się, że nie wszystko jeszcze stracone. Jednak tuż przed przerwą na 3-1 podwyższył Michał Grecz, popisując się takim uderzeniem. Po zmianie stron kibice długo czekali na kolejnego gola. Podopieczni Klawiusza Hirsza nadal przeważali, stwarzali zagrożenie, ale dobrze spisywał się między słupkami Zachariasz, a czasem brakowało szczęścia. W 34 minucie huknął z dystansu Mateusz Mroczka, ale trafił w obramowanie bramki. Solne Miasto wycofało w końcówce golkipera. Jeden z pierwszych błędów rozegrania futsalówki wykorzystał Przemysław Dewódzki, ustalając wynik na 4-1. Piast stworzył parę sytuacji, ale nie strzelili z tego bramki. Strzelili bramki, można powiedzieć, po naszych błędach, co takie bramki nie powinny na takim poziomie wpadać. Pozostaje pracować dalej i myślę, że tak po dzisiejszym meczu to jest jakiś promyczek nadziei w tym wszystkim. Mieliśmy też, myślę, zdecydowaną taką przewagę i w polu, i jeśli chodzi o sytuacje bramkowe. Wynik 4-1, myślę, że zasłużone zwycięstwo. Dobrze, że potwierdziliśmy, że mecz z Gattą nie był jakimś tam pojedynczym występkiem, tylko nasza forma cały czas idzie do przodu i realizujemy to, co trenujemy na treningach. To był jeden z najciekawszych meczów 16. kolejki Futsal Ekstraklasy. Do Chorzowa przyjechał wicemistrz Polski, który po porażce w Gliwicach chciał odbudować swoje morale. Klirex nie zamierzał jednak ułatwiać zadania popularnym kocurom. Ciekawe spotkanie zobaczyli kibice w Chorzowie, gdzie padło 5 bramek, a wynik był sprawą otwartą aż do końcowej syreny. Na początku nie obyło się bez wzajemnego badania sił. Z dystansu strzelał Sebastian Leszczek, a po drugiej stronie Mariusz Milewski uderzył na bramkę z rzutu wolnego. Przełom nastąpił w 10 minucie. Wadym Iwanow otrzymał dalekie podanie z głębi pola i na raty pokonał Adama Miłosińskiego. Gatta wyrównała w 17 minucie. Futsalówka jak po sznurku dotarła do Michała Marciniaka, który uderzył mocno i precyzyjnie. Kiedy niektórzy zawodnicy kocurów byli już chyba myślami w szatni, Maciej Mizgajski dopadł do piłki przed polem karnym i atomowym uderzeniem pokonał bramkarza. Po przerwie goście dążyli do wyrównania, ale początkowo barierą dla nich nie do przejścia był Rafał Krzyśka. Dopiął swego dopiero w 28 minucie Marciniak. Walka cios za cios trwała do końcowej syreny. Najwięcej zimnej krwi zachowali jednak w ostatnich minutach wicemistrzowie Polski. Po tej akcji Daniel Krawczyk utonął w objęciach kolegów z drużyny. Chorzowianie dwoili się i troili, żeby wyrównać, ale piłka nie wpadła już do siatki. Graliśmy do końca zwycięstwa, tak? Graliśmy taką otwartą grę. To i stało się to, co się dzieje, przeważnie gramy z Gattą, tak? Ten Krawczyk gdzieś tam ma jedną sytuację, strzela bramkę i później go nie strzelamy.
trudno, walczymy dalej. Mnóstwo sytuacji, tak naprawdę, gdyby nie Rafał, to bym bez przerwy mógł już się skończyć naszym dwubramkowym prowadzeniem, bo tych akcji było naprawdę mnóstwo. My bramki kudlowo straciliśmy, ale no mecz dwóch naprawdę fajnych, wyrównanych zespołów. W 16. kolejce doszło do akademickich derbów. Uniwersytet Gdański podejmował przed własną publicznością Uniwersytet Śląski. Obydwa zespoły walczą w obecnej kampanii głównie o utrzymanie. Katowiczanie w przypadku wygranej mogli opuścić po wielu tygodniach miejsce barażowe. Akademickie derby w futsal ekstraklasie zawsze rządzą się swoimi prawami. Nie inaczej było i tym razem, a kibice zobaczyli thriller, którego nie powstydziliby się nawet najwięksi mistrzowie gatunku. Wielu kibiców nie zdążyło jeszcze zasiąść wygodnie na trybunach, kiedy do siatki piłkę skierował Mateusz Osiński. W piątej minucie miejscowi wyprowadzili morderczy kontratak. Tomasz Poźniak zagrał piłkę do Piotra Wardowskiego, który nie mógł zmarnować takiej okazji. W 11 minucie zbyt wolno wracali katowiczanie do defensywy, a Poźniak uderzył najlepiej jak mógł i było 3-0. W 17 minucie odgryzł się Tomasz Szczurek. Ale kiedy trafił do siatki takim lobem Poźniak, z przyjezdnych uszło powietrze. Kiedy krótko po zmianie strony receptę na pokonanie Kamila Lasika znalazł Jakub Domżalski, wydawało się, że AZS Katowice już się po tym knockdownie nie podniesie. A jednak w 25 minucie po takiej petardzie wpisał się na listę strzelców Jacek Hewlik. Na 3-5 trafił po rzucie rożnym Sławomir Pękala. Ten gol dodał katowiczanom skrzydeł. W 34 minucie gola kontaktowego zdobył Jędrzej Jasiński. A kiedy 66 sekund później wyrównał Krzysztof Salisz, goście uwierzyli, że niemożliwe nie istnieje. I w 38 minucie w potwornym zamieszaniu Kamil musiał dał zwycięstwo Uniwersytetowi Śląskiemu. Pierwsza połowa super, początek drugiej też, ale jak tylko zaczynamy tracić bramki i rywal jest coraz bliżej, to jakby nie wiem, coś chyba z psychiką jest nie tak, bo nie potrafimy wymienić prostych piłek i tracimy i nie prowadzimy gry. Mentalność i charakter jest najważniejszy w futsalu, a potem za głową idą im umiejętności, a te oni też nie mają małych. Zresztą, tak jak pan powiedział, wyciągnąć 5-1, to trzeba mieć troszkę umiejętności. Pogoń 04 jest w tym sezonie skazana na walkę o utrzymanie, natomiast Słoneczny Stok aspiruje do gry w grupie mistrzowskiej. Czy Beniaminek z Białegostoku zdołał wywieźć komplet punktów ze Szczecina? W jedynym niedzielnym spotkaniu futsal ekstraklasy Pogoń zagrała przed własną publicznością ze Słonecznym Stokiem. Pierwsza odsłona to prawdziwy popis skutecznej gry przyjezdnych. W piątej minucie Norbert Jędruczek przymierzył z dystansu, piłka odbiła się od jednego z obrońców i wpadła do siatki. W 10 minucie Adrian Citko wstrzelił futsalówkę w pole karne, a Paweł Aleksandrowicz przechytrzył Dawida Szklarza i Oktawiana Soleckiego. Portowcy podkręcili tempo, do akcji ofensywnych podłączał się nawet Szklarz, ale nie przyniosło to efektu. Co więcej, w 19 minucie na 3-0 podwyższył Aleksandrowicz. W 29 minucie szczęście w końcu uśmiechnęło się do portowców. Po rzucie wolnym i strzale Mateusza Geperta piłka odbiła się od słupka Witalija Listniczenki i wpadła do bramki. W 31 minucie było już jednak po wszystkim. Marcin Firańczyk w taki sposób wykończył kontratak Moksu. W 37 minucie gola na 5-1 zdobył Citko i zapachniało pogromem.
Chwilę później przedłużonego karnego nie wykorzystał Maćkiewicz. Jednak na otarcie łez bramkę na 2-5 zdobył w 40 minucie Mateusz Jakubiak. Trzy bramki na pewno w pierwsziej połowie poniekąd ustawiły ten mecz, zabrakło nam troszeczkę szczęścia, czy jakieś tam indywidualne błędy zaważyły o tym, że schodziliśmy w pierwszej połowie z trzybramkową stratą. Bardzo lubimy grać na wyjazdach, już 15 punkt na wyjeździe, u siebie tylko 6, także byliśmy jakby w euforii po ostatniej wygranej, tak, wysokiej Wieliczce. To był hit 16 kolejki. W Toruniu miejscowy Football Club zmierzył się z rekordem Bielsko-Biała, który w tym sezonie nie stracił jeszcze nawet punktu. Czy zespół Łukasza Żebrowskiego zdołał powstrzymać rozpędzonego mistrza Polski? W Grodzie Kopernika stanęły naprzeciw siebie dwa zespoły, które walczą w tym sezonie o najwyższe cele. W pierwszej odsłonie kibice oglądali jednostronne widowisko i popis efektywnej gry aktualnego mistrza Polski. W piątej minucie Michał Kubigo szukał na prawej flance Karola Czyszka i trafił do siatki. W 10 minucie Łukasz Biel dograł piłkę w pole karne, tam Michał Sedler podwyższył na 2-0. W 15 sekund później ponownie nie popisała się toruńska defensywa, a Biel z łatwością wpisał się na listę strzelców. W 15 minucie ponownie receptę na pokonanie Nikolaja Nagu znalazł Biel. A kiedy chwilę później na 5-0 trafił Kubik, wydawało się, że emocje właśnie się skończyły. Nic jednak bardziej mylnego. W 22 minucie sygnał do odrobienia strat dał Marcin Mikołajewicz. W 18 sekund później ładnego gola zdobył Artur Popławski, ale pokonał Michała Kałużę. W 25 minucie Remigiusz Spychalski huknął z lewego skrzydła jak z armaty i było 3-5. W 32 minucie zapędy pomarańczowo-czarnych ostudził na chwilę Seidler. Jednak błyskawicznie poderwał swój zespół do walki najskuteczniejszy polski zawodnik futsal ekstraklasy. O mały horror zadbał w końcówce Marcin Mrówczyński, zachowując najwięcej zimnej krwi w zamieszaniu podbramkowym. Jednak w końcówce Bielszczanie nie pozwolili sobie odebrać zwycięstwa i nadal są jedyną niepokonaną drużyną w futsal ekstraklasie. Bardzo niewiele nam brakło, żeby się ten punkt rekordowi urwać i ten wynik, który wyciągnęliśmy w drugiej połowie, to nie wynikał z tego, że oba zespoły grały równo, a my strzeliśmy, tylko my grali, nie zdominowaliśmy rekordu w drugiej połowie. To cieszy, a też nie ma co się zakłóstywać. Rekord wykorzystali nasze błędy i strzelili te bramki. My w pierwszej połowie też mieliśmy tę sytuację, nie mogliśmy wykorzystać tej sytuacji i niestety to tak się dzieje w sporcie. Tak, gdzieś tam coś się zacięło w drugiej połowie, straciliśmy jedną, drugą, trzecią i wkradła się nerwowość. I ta gra już nie była tak dobra w naszym wykonaniu. Dużo drużyn tutaj gubi punkty. Myślę, że na drugą połowę delikatnie mówiąc nie wyszliśmy, ale suma summarum wygrywamy i to my mamy 16-0. I nadszedł czas, żeby spojrzeć na komplet wyników i tabelę po 16 kolejce. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za uwagę. W kolejnym magazynie Futsal Ekstraklasy widzimy się już za tydzień.
STS, zakłady bukmacherskie, oficjalnym bukmacherem Futsal Ekstraklasy.